Za chwileczkę zaczniemy sobie część drugą. Na normalnym chyba. I będzie ok. Mam nadzieję, że nie muszę tutaj zapisywać od nowa ustawień dźwięku. Moje filmy, jak zwykle, trzeba się troszeczkę pobić o to, żeby gdzieś tutaj czat złapać. Dobra, już mam. I did not tell half of what I saw, for I knew... Nie zdążyłem doczytać. Super. I knew I would be not believed. Marco Polo. Czyli tym razem będziemy śledzić zapewne poczynania Marco Polo i szukać jakiegoś zaginionego skarbu właśnie tego podróżnika. To moja krew. Moja krew to mnóstwo mojej krwi. Okej. W co tym razem on się wpakował? O! O, wow. O Boże. Wow. Ała. O kuźwa. Okej. Fajnie. W coś ty się znowu wpakował, Drake. O. Mi wolno się porusza przez tą ranę. O. O szlak. No oczywiście musi być troszkę samouczka. Wow. I na górę, ruszaj się. Tak, jest świetnie. A będzie tylko coraz lepiej. Ała. Dawaj na ten. Dobra. Dobra, nie potrzebuję samouczków. Umiem w to grać. Dopiero co skończyłem pierwszą część. O. Gdzie teraz? Ale praca kamery dalej. Bo, wow. Pozostawia wiele do życzenia. Dobra. Gdzie mam przejść teraz? Aha. Tutaj i znowu mamy jakąś rurkę. O, fantastycznie. Dawaj, Drake. Gdzie teraz, co teraz, jak teraz? Aha, tutaj, dobra. Wow, wchodź tam. Jak tyś się w to wpakował, człowieku? Wow! Dawaj. O, szlak.
Niezły początek, nie ma co. Stracił przytomność. Nie wiem, czy to mu się wydaje, czy to jest wcześniej, żadnych podpisów, niczego. Zostawisz mi drinka, marynarzu? Harry Flynn? Czy może później? Cholera, co tutaj robisz? Szukam ciebie, kolego. O, to pochlebstwo, czy mam się martwić? Może to i to. Chodź tu. Mam dla nas robotę. Chyba wcześniej. Traverse of Marco Polo. Drake, posłuchaj mnie przez chwilę. Flynn, obaj wiemy, że dwoje ludzi zginęło, próbując coś tam. Ale jednemu się udało. Tak, ledwie. Bez ciebie tego nie zrobię, Drake. Tylko ty to potrafisz. I wiesz lepiej niż ktokolwiek, że to robota dla... Nie. Właściwie dla trzech. Dobra. O wilku mowa właśnie tu idzie. Słuchaj, Fraser. Nate. Znają się. Należy do najlepszych kierowców. Chloe. Zatroszczy się o nas. Kolejna dziewczyna Bonda. Dobra, słuchajcie. Wszystko dokładnie. Wejdziemy kanałami. Póki co jest świetnie. W ten sposób znajdziemy się na dziedzińcu. Stamtąd wejdziemy na mur, przebiegniemy po dachach i zejdziemy do sali wystawowej. I jesteśmy w domu. Pewnie zapytacie, co jest warte takiego zachodu, co? Nie pytałem o to, ale powiedz. Szczere. To wszystko? Lampa naftowa? Tak. Jest bezwartościowa. Nic nie rozumiem. No właśnie, my też nie. Dlatego cię szukaliśmy, Nate. Lampa naftowa? Wiecie, że pracujecie dla jakiegoś czubka, jakiegoś kolekcjonera mającego za dużo czasu i pieniędzy, a tak przy okazji to jest nic nie warte. Jest coś jeszcze. Jak twoja 13-wieczna łacina, stary? Skąd to masz? Powiedzmy, że pożyczyłem to z akt czubka. W Trebizond napadli nas złodzieje. Ojciec, Mafeo i ja zostaliśmy obrabowani z naszych największych skarbów. Przecież to napisał Marco Polo. Tak, wiesz, tyle to i nam udało się już ustalić. Niestety cała reszta to bzdury. Ej, chwilę. By nie wpadło w niepowołane ręce, ukryłem moje wielkie cierpienie w najmniej prawdopodobnym miejscu. To czego tym razem szukamy? Co jest? W sobie los 13. Widzisz, co mam na myśli, to bełko. Los 13? Słyszysz? On mówi o zaginionej flocie. Halo. Zaginiona flota Marco Polo? Marco Polo opuścił Chiny z 600 pasażerami i 14 okrętami załadowanymi skarbami Kublai Khana. Półtora roku później przybył do Persji. To był Kublai czy Kubilai Khan? I zaledwie 18 pasażerami. Zapisywał każdy szczegół podróży, ale nigdy nie powiedział, co się stało z okrętami i pasażerami. Więc gdzieś tam jest 13 okrętów wyładowanych cesarskim skarbem, czekających na swego znalazcę. Tak, i tego. A my mamy je znaleźć. Spójrzcie na tę lampę. Jest pokryta mongolskim pismem. To musiał być podarunek od Kublai Khana. Bardzo możliwe. Wielkiego Khana kryje los 13. Marco Polo ukrył coś w lampie. Coś, co wskazuje położenie. Więc? Na co jeszcze czekamy? Wykiwamy go, prawda? To oczywiste. Wchodzisz w to? Ale nie skończy się to chyba za dobrze. Cóż mogłoby pójść źle? To pytanie to jest klątwa. Cóż mogłoby pójść źle? Tak właściwie to wszystko może pójść źle. Właśnie na ten. To może pójść źle. Uważaj. Tam idziemy, że to chodzi.
daleko temu do śladów w śniegu z Red Dead Redemption 2. Dasz radę. O! Dzień dobry. Taki skarb. Zobaczcie, ale badać tego nie zamierzam. Zapewne nie trzeba. Przeskakujemy. O, znowu amunicja. Dzień dobry. Kłódka. Co tu się stało? Boże jedyny. O! Coś tam wybuchło. Ta. Grafika się wiele nie różni, o ile w ogóle. No, ale to jest jednak remaster, więc pewnie zrobili wszystko na jedno kopyto. O Jezu, ale on się wolno przez te rany porusza. Dobra, jest. I na górę. Wow. Auć. Jezus, to od samego patrzenia na to, co się z nim dzieje, boli. Ktoś pukał? Proszę. Drake, rusz się do tych drzwi. Cześć. O. Witam. No, i po grze wstępnej. Możesz mi powiedzieć, co się do cholery dzieje? Z kim? Z Flynnem? Tak, mogłaś mnie ostrzec. I przegapić wyraz twojej twarzy? Nieważne. Wiesz, w czym było... Ale nóż, kochanie, to mi oddaj. Gada o byciu łatwym. O, chyba nie jesteś zazdrosny. Zresztą nie zapominajmy, kto na kogo wpadł. Kochanie, nie możesz być zazdrosny. Moment, Chloe. Jeśli dzięki temu czujesz się lepiej. Agresywna jest. Stosunki z Filmem są czysto zawodowe. Poważne? No, głównie zawodowe. Kiedy połapałam się, że coś kombinuję, myślałam, że zechcesz wiedzieć. O. O co chodzi? Jest bardzo agresywna. Jaki mamy plan? Jak ustaliliśmy. Robimy skok, znajdujemy okręty i wiejemy ze skarbem. Z Flynnem. Mhm. A potem? A potem dzielimy go na trzy części i znikamy. Tym razem oboje. Mhm. Rozumiem. Do tego czasu nie może się o nas dowiedzieć. Chyba wkurzy się, co? Spokojnie, nic mu nie będzie. Zaufaj mi. Okej, a gdzie Elena? Kurde, Indiana Jones, James Bond, a teraz Nathan Drake. Co część to inna kobieta. Wstawaj, leniu. Chyba napad nie poszedł tak, jak się spodziewali. Ja pierdzielę, z takimi ranami takie ewolucje jeszcze robić.
Co tam się właściwie stało? Ciekawe, czy to pokażą. O, 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 nie strasz mnie. Dobra, lecimy do przodu. Kochanie, obierz jej może tego jabłka, bo ona zaczyna je sobie wkładać do ust. A to co za nóż? Widziałem coś kiedyś takiego na takim starym filmie. Boże, jak on się nazywał? Złote dziecko. Złote dziecko. Tam jest Eddie Murphy, taka stara komedia. Jak ktoś nie widział, to polecam. Stambuł. Nie będzie nam potrzebna. Ot, takie małe ubezpieczenie. Flint to zwykli strażnicy muzealni. Dokładnie znamy ich trasę. Odpręż się. Odpręż. Odpręż się. Siedziałeś kiedyś w tureckim więzieniu, stary. Jak nas złapią, to nas zamkną, a potem wywalą klucz. Wiesz o tym, prawda? Lepiej od ciebie. Może ty lubisz takie rzeczy, ale ja nie. Nie stać nas na błędy. To ich nie popełnimy. Tak. Trzy znaczki są do kupienia. Dobrze, powiedz to Kindze, ona zapamięta. Trzy znaczki do kupienia. Bułkie, zwykłe. Nawet i biedronce. Też ze trzy sztuki, bo będzie do kotleta potrzebna i do połączki. Ja mam kartki. Bzi, 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 bzi. Napiszę na wszelkim razem. Dobra. I ja starczy wam to chyba... Jaki pewny. A co zrobimy, jeśli zmienią patrole? Wymyślmy coś od ręki. Nie możemy błądzić po omacku. Ja nie błądzę, improwizuję. Tak to się nazywa? Tak. Ale jak zwykle za bardzo pewny siebie. Przykleicie i wyślecie. I co tu pani jest? I tym wasy białej. Musisz mi bardziej zaufać. Jak nie, to nie będziecie jeść. A będzie. Droga na wystawę. Ale nie zbliżymy się, póki świecą mi. A będzie, bo ja muszę wyjść. Na drugie dzieci. Tylko pozamykać w umówionym miejscu mam już Tak. A wy postarajcie się tylko... Ciekawe, co pójdzie nie tak. Co? Koniec gadki. Bierzmy się do roboty. Obciąłowuje ciebie jak nie wiem co. Jest na żywo. Nie. Nie. Nie, galatycy... No dobra, nareszcie trochę gameplayu. Jak zawsze. No, tak, bo ja jestem... No może i tak, ale ja nie bardzo. Aha, dobra. Tutaj doleć. Dobra, do góry. Kot się jeszcze do mnie przypałętał. Tak, u dziadka zapalimy świeczki. I dobra. Co teraz? To niemożliwe. Musieliśmy gdzieś się skręcić. Taki pewny siebie. Załóżmy się, że ten prowadzi nas prosto do kotłowni. A jak się tam dostać? Idziemy. Ale nam Flynn nie jedzie, nie? Co? No wiesz, Flynn nie. Nie kocham. Odsadź mnie. No, tak, kochany. A babcia jeszcze musi wyjść. No, tak. Dobra. Żercie zrobi z innym ludem. Idzie. O. Dzięki. No, tak. I dobra. Tak, tylko nie zapomnij. Standard Uncharted. Tych koper, bo Marcin kiedyś tak zrobił. Aha. No.
Znalazłem się w domu niewysłane. A gdzie? Dobra, idę. Jak przyjdę, to weźmiemy się za robotę, tak. Weźmiemy się za robotę, a wy jak przyjdziecie, to weźmiesz Marcin. W przeprawę włożysz jeszcze mięso. Dobra. Jutro się tylko popakuję do folii i do piekarni. O, już widzę, spodenki zsuwa już. Galotki gubisz? Gubisz galotki? Polerka? Tak? I obszerny, bo jutro po południu to już świetnie. No dawaj, Flynn. Tak jest. Tak jest. Ten gdzie został? No zabieraj, Kasiorę, zabieraj. Córeńko, zabieraj. Zabieraj. Okej. Okay. Dużo będziesz miała, no. Tak. Zobacz, ile tam jest. Dobra, ja idę. Dobra, na dziedziniec ten. Trzeba poczekać. Święta, święta i po świętach. Dobra, musi gdzieś tu być za mną. Dobra, tutaj coś chyba jest. Oj tam. Ważne, że pograć można. A z czasem może jeszcze ktoś dojdzie. Zostaw to drabinę. Amelka nie chce jabłka, to ja zjem. Jep. Amelciu, chcesz jabłuszka? Dobra. No masz, nie bój się. I lecimy. Amam, Amelciu, amam. Ona otwiera buzię, ona chyba się... Ale dzisiaj prywaty. Na tym streamie. No dobra. Lecimy, uważamy na strażników. Zobaczymy, co tak naprawdę później mnie tak. Zamknięte. Bo jednak jakoś w tym pociągu się musiał znaleźć. Co teraz? Pewnie jakoś po kablach. Co tu dzisiaj tak gwarno? Tutaj? Dobra. Coś tu jest. Aha. Dobra, weszliśmy. Super. Co teraz? Dobra, to znamy. Oczywiście tutaj strażnicy się nie kapną, że kolega leży. I bach. Do widzenia. To lecimy. Ops. Dobra. Bazen o kadar canım sıkıyor ki
I ona chwała. Co teraz? No, tu już nie ma tych brutalnych kombinacji chyba. To dobrze. Aha. Jest alarm następny koło tamtej bramy. I mamy dwóch dodatkowych strażników tutaj. Idę na prawo, ty na lewo. Dobra. Słodkich snów. I na dach. Gdzie teraz? Tutaj? Nie. Dobra. I o tak oto jesteśmy. I jest kolejny alarm. No właśnie. Okej, tutaj w dół, gdzie idą dalej te kable. Chyba nie widać. Aha. A jak ja się mam tam dostać? Tu? Aha, dobra, już wszystko wiem. Teraz przyjdziemy. Dobra. Teraz w górę, jeszcze raz. I już. I podnosimy. Mama zaraz przyjdzie, Amel, ci poczekaj chwilkę. No i dobra. Co teraz? Idę chyba z nią na dwór. Słyszysz? Mhm. Nie wiem, czy będę robiła czasu, ale... I dobra. Następny wyeliminowany. Bo ty widzę, że już wieje. Gdzie teraz, geniuszu? Spróbujemy tu. A niech to szlak. Bo mnie usłyszał. To jeszcze raz. No, na wszelki wypadek. Do widzenia. Jest na tyle ciepło, żeby w spodenkach iść? Chyba tak.